próbowały coś ustalić, co byłoby dobre dla wszystkich Europejczyków, a następnie przedstawiały to państwom członkowskim i państwa członkowskie albo no, w jakiś sposób się na to godziły, albo też nie, albo były jakieś klauzule opt-out, czyli takie klauzule, które chociażby Polska też między innymi podpisała dotyczące niektórych regulacji u nas w przypadku Karty Praw Podstawowych, która jest częścią traktatu z Lizbony. Więc ja się absolutnie zgodzę z porównaniem, że rzeczywiście ta demokracja w tej chwili jest coraz silniejsza. Wiceminister obrony narodowej, pan minister Bartosz Kownacki. Szczęść Boże, panie ministrze. Na to, co się dzieje na poziomie europejskim. To jest rzeczywiście dobrze. Natomiast panie ministrze, Platforma Obywatelska organizuje konferencję prasową i zapowiada złożenie wniosku o komisję śledczą w sprawie przetargu na francuskie Caracale. Równocześnie minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz mówi, chce wyjaśnić wszystko do spodu. To jak to najlepiej wyjaśnić, żeby i Platforma Obywatelska była zadowolona ze sposobu wyjaśnienia, no i żeby wszystko odbyło się tak, jak należy. Jeżeli ona dotyczy poinformowanego aktora, odbiorcy. Nigdy nie dotyczy Platformy Obywatelska, to można porównać tego powiedzenia, że ubrał się diabeł worna i ogonem nam się dzwoni. Dlatego, że takiej sytuacji, w której rzeczywiście zgodzę się z pewną całkowicie, że to jest trochę bycie zakładnikiem w tym przypadku polityki wewnętrznej, ale pamiętajmy, że właściwie wszystko, co się dzieje w Unii Europejskiej w pewnym sensie, to jest wynik różnego rodzaju kalkulacji dotyczących polityki wewnętrznej. Przecież cała kwestia na przykład podejścia Niemiec do polityki migracyjnej, to jest z jednej strony oczywiście pewna odpowiedzialność kanclerza Angela Merkel, ale z drugiej strony pewna kalkulacja przedwyborcza też. Ona się w wielu kwestiach musiała ugiąć, właśnie wiedząc, że no, jeśli się nie zmieni troszeczkę choćby informacji kreowanej przez polityków opozycji, nie zmieni tego tonu dotyczącego kwestii migracji, to po prostu przegra wybory i to w taki sposób, no, że będzie to bardzo trudne dla CDU i CSU. I mówiąc szczerze, już odczułam tego przecież konsekwencje, bo partie, i tutaj odniosę się też do kwestii populistycznych, że partie populistyczne zaczynają zyskiwać to bardzo mocno, więc wraz z ruchem demokracji nagle się okazuje, że zyskują też partie, które są antysystemowe, które są populistyczne bardzo i właśnie rzeczy, wbrew temu, co pani przed chwilą powiedziała, nie ma czegoś takiego w przypadku dużych mas odbiorców, jak poinformowane zawsze będą ludzie, którzy nie wiedzą, o czym mowa i nawet nie mają narzędzi, żeby się tak zrozumieć. Powiem tylko jedną rzecz bardzo istotną dotyczącą polityki informacyjnej Unii Europejskiej, bo to jest wina należy w dużej mierze po stronie Unii Europejskiej. Ja się zgodzę oczywiście, że państwa członkowskie wykorzystują koniunkturalnie różnego rodzaju decyzje podejmowane na poziomie europejskim, a to raz rzucając winę na Unię za coś, co jest niewygodne. Innym razem przypisują sobie zasługi, które de facto są zasługami Unii Europejskiej wobec swoich obywateli. Natomiast jest też tak, że Unia Europejska nie zbudowała jasnej, spójnej, sensownej polityki informacyjnej, która docierałaby do społeczeństw. Mamy jakieś wybiórcze media w rodzaju Euronews, albo no, mamy portale internetowe oczywiście, ale są mało informacyjne, mało informatywne też dla odbiorców. Są trudno dostępne, nie przekłada się to w żaden sposób na przykład na lepsze zrozumienie tego, o czym właściwie, czy czego dyskusja właściwie dotyczy, przez co no, w zasadzie słowo jako dziennikarz, naprawdę, jeżeli cały czas mnie ten case brytyjski fascynuje i zastanawia, jeżeli w kraju, w którym jest prawo prasowe, które pozwala zamknąć gazetę za publikowanie nieprawdy, można równocześnie obiecać ludziom, że się dofinansuje system zdrowotny dzięki temu, że się nie będzie płaciło składek, no to naprawdę o czym mówimy. Znaczy, to jest coś dużo poważniejszego i nawet gdyby Unia miała i radio, telewizję w każdym jednym języku, to też mogłaby nie dać rady, bo to nie działa. Tylko chodzi też o formę przekazu. To znaczy, Karolina przed chwilą bardzo słusznie zauważyła, że właściwie my się nie mamy czego bać, jeśli chodzi o CETA. Może trochę jest w sposób polityki, a
Ale rzeczywiście jest tak, że nikt z tego nie jest w stanie wytłumaczyć w sposób jasny, klarowny, sensowny na poziomie europejskim, żeby społeczeństwa to zrozumiały i żeby chociażby te nawet organizacje pozarządowe, które w tej chwili rzeczywiście protestują w wielu kwestiach, chce pan, na wyrost, chce pan powiedzieć, żeby, panie ministrze, że minister Siemoniak dostosowywał zmiany w tej ofercie przetargowej ze strony Polski pod konkretny koncern, pod konkretny śmigłowiec tak, żeby te zmiany po prostu wpasowały się w to, co ma być zakupione. To trzeba powiedzieć, że efektem zmian, które właśnie zastosowali minister Siemoniak, było to, iż tylko jeden koncern światowy był w stanie spełnić wymagania. Dziękuję bardzo, doktor Minkowska-Narkiene z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ze mną studiuje doktor Karolina Borońska-Kryniewicka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 13:37 za chwilę informacja. Przynieś tu MediaMarkt. Twoje stare urządzenie gospodarstwa do mojego. A nowy sprzęt kupisz nawet o 400 zł taniej. Na przykład pralka marki Beko z silnikiem inwerterowym. Już za 1299 zł. MediaMarkt. Ładny dom ma już 18 lat. I że minister Macierewicz spotykał się z amerykańskimi lobbystami. Centrum przedstawiają. Obecnie nieporozumienie, nieprawda. Pod tytułem sytuacji nie miały miejsca, a wiadomo, że jeżeli chodzi o koncerny, to każdy minister spotyka się z koncernem Sikorskiego, z koncernem Zawarcina, z koncernem Leonardo, z koncernem Herbasa. Ja wielokrotnie rozmawiałem z koncernem Herbasa. To jest naturalne prowadzenie rozmów. Te funkcje tego wspierają, ale jeśli odwracanie jakieś kontagonie, mówienie o jakichś lobbyście amerykańskich, no to jest odwrócenie uwagi od tego, co tutaj miało miejsce, od tego, że po pierwsze postępowanie zostało zakończone na francuska, w terminie została poinformowana. Proszono ją o to, żeby przedstawiła atrakcję niższą ofertę, bo ta nie zapewnia korzyści dla podmiotów. Wyznaczono odpowiednie terminy, wskazywano propozycje rozwiązań. Zaznaczymy, że drodzy koledzy z Francji, że nasze propozycje są nieracjonalne, za daleko idące, niekorzystne dla was, niemożliwe do zrealizowania, to przedstawcie swoje. No, żeśmy mieli o czym rozmawiać. Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym ta francuska zgodnie z prawdą, z prawem, zgodnie z procedurami, nie została poinformowana o zakończeniu negocjacji i zaraz Trybunał stawiany, że tak nie tak zakończyliśmy te negocjacje. Nawet są tacy politycy, którzy mówią, że mieliśmy prawo je zakończyć, ale podmowa, ale nie trzeba było być pożegnieniem terminie. To trzeba się zapytać, dlaczego w ogóle wprowadzono sytuację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości negocjacje musiał prowadzić, dlatego że
wyjaśnia, że w turnieju WTA Finals będą to Czeszka Karolina Pliskowa i Hiszpanka Garbina Muguruza. Do tej trójki dołączy albo Rosjanka Svetlana Kuzniecowa, jeśli wygra trwający właśnie turniej w Moskwie, albo Brytyjka Joanna Konta. Natomiast w grupie czerwonej znalazły się liderka rankingu WTA Angelika Kerber, Rumunka Simona Halep, Amerykanka Madison Keys oraz Słowaczka Dominika Cibulkowa. Do półfinałów turnieju w Singapurze awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek. Dokonał informacji to kafe. W Sejmie został powołany zespół do spraw katastrofy w Smoleńsku. Stworzyli go posłowie PiSu, którzy chcą kontynuować pracę parlamentarnego zespołu, którym w poprzedniej kadencji kierował Antoni Macierewicz, teraz funkcję tę objął Jacek Świat. Stacja Fox News na swoim portalu podaje, że Hillary Clinton podczas ostatniej telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem mogła zlecić tajne informacje. Chodzi o jej stwierdzenie, że od wydania przez prezydenta USA rozkazu o użyciu broni atomowej do wprowadzenia tego rozkazu w życie przez odpowiedzialny za to personel mijają mniej więcej 4 minuty. Panie ministrze, a jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na ofertę Platformy Obywatelskiej Zróbmy Komisję Śledczą? Wiemy, że pan poseł Michał Dworczyk do CBA złożył już zawiadomienie. Wiemy, że CBA przygląda się temu zawiadomieniu i podejmie stosowne kroki. Wiemy, że minister Macierewicz, bo o tym mówił, ma już spaczkowane dokumenty dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy Prawo i Sprawiedliwość powie tak, robimy komisję śledczą, bardzo proszę, czy powie dziękujemy, zajmie się tym Centralne Biuro Antykorupcyjne? Na początek potrzebna będzie diagnoza problemu, przebadanie wszystkich Polaków, zaznacza prezydent Szczecina, pierwszy przystek. Będą wszystkie dzieci, niezależnie czy chodzą do prywatnej, czy do publicznej szkoły, więc każdy będzie miał szansę z tego skorzystać. Według wstępnych szacunków z 4 tysięcy wszystkich ośmiolatków około 10-15% ma problem z nadwagą i zostanie objętych leczeniem. 4 razy w ciągu roku spotka się w szpitalu za każdym razem z 4 specjalistami, wyjaśnia lekarz pediatra, diabetolog Elżbieta Petryczko. To będzie lekarz, to będzie dietetyk, psycholog, terapeuta sportu. Te spotkania mają na celu udzielenie porady, ale też rozpoczęcie planu dietetycznego. Szkoła pływania, grupowe zajęcia w terenie, podtrzymujące motywacje, konkursy i zabawy dla dzieci. Do tego edukacja rodziców i zmiany nawyków żywieniowych w domu. To wszystko ma pomóc w odchudzeniu ośmiolatków. Ze Szczecina Sebastian Wierciak. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda, kolejne informacje prawne TOK FM o 14. Ale my nie mówimy, nie, że się boimy. Pogoda. Zatem niepokrytajna to deszcz popada niemalę w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku przez 7 w Warszawie, Trójmieście, 10 w Szczecinie, Poznaniu do 11 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM. W ubiegłym tygodniu pan minister Antoni Macierewicz zapowiedział, że wojskom specjalnym zostaną w najbliższych miesiącach dostarczone maszyny Black Hawki. We wtorek MON zapowiedziało nowe postępowanie w sprawie zakupu śmigłowców w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. Będą według resortu mogły w tym uczestniczyć wszystkie trzy podmioty, które brały udział w przetargu. Jaka jest mapa drogowa dostarczenia tych śmigłowców dla polskiej armii? Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Syrii i o tym, co dzieje się wokół tematu syryjskiego. W tym momencie można powiedzieć, że faktycznie jest coś na kształt takiego międzynarodowego wzmożenia. Były już takie historie, były takie etapy, kiedy ten konflikt nie tyle przygasał w samej Syrii, co zainteresowanie nim przygasało. Kiedy wydawało się, że na arenie międzynarodowej dzieje się mniej, albo wszystko się pilnuje. W tej chwili trudno powiedzieć, czy to jest który może do czegoś doprowadzić, ale faktem jest, że dzisiaj i w Brukseli się rozmawia o tym, co dzieje się w Aleppo i myślę, że rozmawia się i w Waszyngtonie i rozmawia się w kręgach NATO, właściwie w każdym jednym, każdej jednej istotnej stolicy, można tak powiedzieć. Co z tego, że wylewa się może słów, kiedy z tych słów tak naprawdę niewiele wynika? Oczywiście my rozumiemy, dlaczego się dzisiaj mówi o Syrii. Mówi się dlatego, że rzeczywiście jest upadający, przynajmniej duża jego część. Wcześniej, kiedy ten konflikt rzeczywiście wchodził znów na czołówki, to były też takie sytuacje, kiedy tam się działy bardzo dramatyczne rzeczy. Pamiętamy tak na przykład, nie wiem, oblężone miasta, do których nie było od wielu miesięcy, do których nie można było przez wiele miesięcy dotrzeć, tak? Ludzie de facto umierający z głodu i tak dalej. Dziś rolę takiego... Czy
Homs wcześniej, prawda? Dzisiaj rolę Homsu przejęło niestety Aleppo. Trzeba cały czas pamiętać i bardzo dobrze, że się o tym mówi, że mamy w Polsce zakłady właśnie produkujące śmigłowce Black Hawk. Wiele osób mamy także zakłady w Świdniku, bardzo dobre. Wiele państw, które teoretycznie jakby zdają sobie sprawę z tego, że dzieje się tragedia na olbrzymią skalę, nie są w stanie tak naprawdę dziś zrobić nic, co zapobiegłoby reżimowi krwi w Syrii. I myślę, że gdyby dziś był ktoś mądry i wiedział, co należy zrobić, powinien być jedynym kandydatem do przyszłorocznej nagrody Nobla z dziedziny pokoju. Natomiast dziś rzeczywiście nie ma takiej osoby i nie ma takiego pojawiły się argumenty Syrią o zakończeniu negocjacji na śmigłowce Caracal. Zresztą francuska na przykład miała nam dostarczyć rakiety do okrętów podwodnych, a teraz nie wiadomo. No i właśnie o to chodzi, jak my musimy negocjować z zakładem śmigłowce poza granicami. To ktoś tam się może obrazić, komu się może nie podobać. I on to dostarczy, jeżeli my na przykład zamawiamy śmigłowce poza granicami kraju. I za chwilę jest kontrakt, dajmy na to, karty dziś w konflikcie syryjskim na taką skalę i kompletnie panuje nad tym, co chce zrobić. To jest właśnie Rosja. Rosja robi to bez względu na wszystko, na reakcje również międzynarodowe. Nikt dzisiaj Rosji nie powstrzymać nie może. Świadczy o tym również ten trwający szczyt w Brukseli i kuriozalne wypowiedzi na temat ewentualnych reakcji na to, co Rosja robi w interesie kolejnych postępowań, a jeszcze raz podkreślam, nawet jeśli tych sankcji nowych nie będzie, to co z tego? Jest to, żeby polskie zakłady nie widzimy na własne oczy, że te, które już są, również nie działają. Więc kiedyś Henry Kissinger powiedział, że jeśli nie wiesz, jaki jest twój cel, to każda droga zaprowadzi cię do nikąd. Mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie ma jasno określonego celu i nikt tak naprawdę nie wie, jak w tej sprawie ograć Rosję. Chociaż tak naprawdę ogranie Rosji nie jest celem samym sobie oczywiście. Ale ograć Rosję to na przykład oznacza zablokować Radę Bezpieczeństwa. Znaczy, jak Rosja blokuje Radę Bezpieczeństwa? Czy uda się jakoś odmieniać Radę Bezpieczeństwa, której Rosja ma prawo weta i być może Panie ministrze, a jak pan przyjął wypowiedź byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w rozmowie z Radiem Z ujawnił, że kontrakt z Airbusem był elementem większego międzynarodowego dealu, że o zwycięstwie francuskich karakali w przetargu na śmigłowce dla armii polskiej nie przesądzała wyłącznie jakość, ale inne czynniki. I mówi, proszę pamiętać, że z dużym udziałem Polski zmusiliśmy Francuzów do odstąpienia od jednego z najbardziej dobrych kontraktów dla nich, mianowicie sprzedaży okrętów Mistral dla Rosji w związku z agresją na Ukrainie. I było wtedy gentleman's agreement w Unii Europejskiej i w NATO, że w związku z tym nadchodzące kontrakty na sprzęt wojskowy będziemy rozpatrywać z pewną większą sympatią dla oferty francuskiej, żeby oczywiście jakby spłacić te niesprzedane Mistrale. To jest tak, że Francja była umówiona z Rosją, sprzedajemy wam Mistrale, no ale Rosja zaatakowała Ukrainę, w związku z tym no, coś trzeba było zrobić, nie wypadało, no ale trzeba Francuzom zrobić dobrze, więc będziemy w tej chwili lotnictwem, które zrzuca bomby na...